Vlad. Vlad patrzy na Markusa. Schwarzhelma, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki. Coś mam kurde z gardłem, powiem szczerze. Znaczy może nie samym gardłem, ale mam takie... taki... odkasływanie, powiedzmy. Coś mnie... kurde, właśnie nawet nie drapie mnie. Natomiast... no właśnie, kwestia to jest pierwsza taka techniczna. Druga techniczna sprawa to jest taka, że... mieszkanie obok ma remont. Znaczy, no ogólnie, i zauważyłem, że goście, którzy robią remont, przyjechali, więc mam nadzieję, że oni strasznie tam, kurde, wiercili głośno, więc mam nadzieję, że nie będą wiercić, bo ostatnio coś tam zakończyli, zanieśli te wiertarki do samochodu, także miejmy nadzieję, że... no i wrócili, w sensie, i tam prawdopodobnie jakieś kable kładli albo coś, więc mam nadzieję, że nie będzie wiercenia już never again. Natomiast, kochani, sytuacja wygląda nie najgorzej, muszę powiedzieć, nie najgorzej, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj, tę armię zniszczyliśmy, tutaj zniszczyliśmy... no i został tutaj Vlad... do zniszczenia. I mam nadzieję, że to się, kurde, uda. Może nie w tej sesji nagrywanej, ale na pewno w przyszłej na bank. No właśnie, mamy futerkę, mamy tutaj sporo, kurde, różnych rzeczy. Pieniądze wyglądają nie najgorzej, no może te nie, ale nie najgorzej wygląda przychód tej armii. Prawdopodobnie, jak mówię, nie będzie, tylko ją chcę tutaj jeszcze wykorzystać w razie W. I chyba to jest tyle tak naprawdę. Tak. Dobra, kliknijmy turę na początku tej sesji. Mamy jeszcze jedną konfederację, ewentualnie, ale mamy teraz zero, więc wolałbym to zostawić. Co tam? Super, czemu? Bo... potępiają moje zagrożenie strategiczne. Okej, super. No, całe szczęście to są wysokie elfy, a nie leśne, więc... tyle dobrze. Tu, twardziele, krzywe księżyce... no dobrze, że to można sobie poustawiać, kogo chcę widzieć, kogo nie. Także tylko widzę ruchy armii. Oho. 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 Okej. Oho. Oho. Dobra. Vlad. Legion Cienia, fajnie, fajnie. Talsyn. O kurde, idą. Co wy robicie tu? Ciernie Żalu robią sobie dodatkową armię, co mnie nie dziwi wcale. Tutaj mają trzy armie, tamtych trzeba będzie te... tu robią armię kolejną, no właśnie, dlatego trzeba się pospieszyć. Z tym wszystkim. No i zobaczymy, kurde. Ła, ponosi porażkę, dobra. Pechowa decyzja, Walmin von Rauk, w kierunku się radami, ty. I wraz zniszczeni? Confederation. Czy mamy wojnę z wami dalej? Moment. Tak, bo to kurde, oni się skonfederowali. Dochód z kopalni. 5 koła mamy, elegancko. Nadciągają stada, super. Mamy ucznia. No i tu sytuacja. Tu jest oczywiście Baltazar. Zamek Tempelhof, no, nie będzie łatwy do przejęcia. Musiałbym mieć tu, więc faktycznie... będę miał tutaj dwie armie. Tylko, kurde, czy ja zaatakuję od razu? Będzie łatwiej na pewno. Mamy full. Dobra. No i ty, mój miły, kąt się. Nie mam pojęcia, jak, kurde, gdzie ty pójdziesz. Prawdopodobnie Grenstadt stracimy. Nie chcę go obronić teraz. Idź tu. Ty idziesz tam, ale wiesz co? Ty pójdziesz, kurde, na dół tu. Bo tu sobie powinniśmy poradzić. To są dwie armie, co prawda, ale... Zamek Tempelhof. No, łatwiej... chociaż momento. Momento. To nie będzie głupi pomysł, żeby zrobić Baltazarem akcję. Ciach. Nieznaczna porażka tylko, okej. Kontynuujmy to oblężenie. Mamy trzy armie tutaj. Mamy Markusa, który może dojść. W tej turze zaatakujemy. Nie ma co tu się zastanawiać specjalnie. Mógłbym pójść na dół, ale wydaje mi się, że jak Vlada wyeliminujemy, to tu będzie dużo łatwiej. O ile wyeliminujemy Vlada. No i właśnie pytanie, czy ty dojdziesz tu, mój miły, też? Będę miał trzy armie. Tak. Git. To jest pewne zwycięstwo. Mógłbym kliknąć, ale
Musimy sobie to rozegrać. Ile jeszcze ofiar miała? Miała. Mała. To za chwilkę. Kliknijmy sobie technologię. Imperialni architekci. Myślę, że to może być niegłupi pomysł. 25%, kurde, jak 4 tury, no to będziemy mieć 3. No, zwłaszcza, że to są tylko 3 tury tutaj. Dobra. Kliknijmy to. Będzie dobrze. Chyba. Ten Fort Jakowa zaraz przejmiemy. Tutaj się, myślę, uzupełniliśmy na tyle, żeby zaatakować tam i będziemy wracać. No, uziemienie, śmiertelność, osłona Sigmara, bo ty masz imperialnego Pegaza, ale... można by wyszukiwanie dać moment, bo tajemny duch, no właśnie, rozszerzony zasięg rzucania mi to daje. Feralny efekt jest 35. Spoko. Nie, dobra, weźmy uziemienie. I uderzmy. Pewne zwycięstwo tu. Nie, nie będziemy tego rozgrywać, bez sensu. No. Dobra, okupujmy to. I frakcja zniszczona. Dobrze mówię? Tak. Git. Dobra. Kislev. Mam dla ciebie osadę. To był Fort Jakowa, tak. Mam dla ciebie osadę, masz jakieś pieniądze? Masz. No to dawaj. To też im oddamy. Niech mają. W Kislewie można by to posterunek w sumie ulepszyć. 12 tysięcy mamy. Nie, na razie nie. W Essen. To mamy. Pieniążek. Może wzrost? Wzrostu nie mamy nigdzie, kurde. Warto by walnąć wzrost. Tu walniemy to, tu walniemy to, tu walniemy to. Aż na razie nic nie walimy. Nidling to. Winko. Jakieś mury, coś tu. Droga. Zobaczymy. Na razie pieniążek wszędzie. W Urdbadzie to. Tu. Patrzyłem przez chwilę, nie? Gdzie? Natomiast w Kemperbadzie można by, kurde, dziabnąć wreszcie to. Albo i. Albo i to. To też. W sumie trzeba to potrzebuje aż tak? 7 tur. Dobra, zróbmy to. Będziemy się tutaj uzupełniać szybciej. To nie jest jakieś drogie. W Nuln natomiast jest Imperialna Akademia. Odlew tego. Utrzymanie. To są wszystkie postacie, wszystkie armii. No. 5 koła. Dobra. To klik. To są 3 koła nadal. W Urdbadzie coś robiłem. To możemy akurat zrobić. To może poczekać moment. To też może poczekać moment. A bo to mamy drugi poziom dopiero. Dobra, moment. Jest plus 3. Dobra, to muszę zrobić niestety tak. Tu w ten sposób. I tu tak, dobra. Najpierw zróbmy wszystkie inne akcje. Helmut jest tu. Dobra. Helmut, ty masz działo, natomiast Borys zaatakuje. Pewne zwycięstwo. No możemy rozegrać w sumie to jedno. Dajmy. Wydaje mi się, że to będzie taka sama mapa jak wcześniej, nie? Chociaż i tak jest dużo lepsza niż ta standardowa taka. Gdzie oni tam są po prostu na wzgórzu jakimś i tyle, nie? A tutaj są faktycznie takie... O, się przechodzi przez las, tu się bije, tutaj ten. Tu mają centralne drzewo. Jest git. Dobra. Mamy wozy bojowe, które mogą napierniczać. Różnymi tymi. Tu wejdziemy z tej strony. Mamy trochę łuczników. Super. Mamy jeszcze konnicę jedną. Cyk. Sigmar calls. No to chyba standardowo. Co prawda tutaj, jak mówię, nie liczę na jakieś bęcki specjalne. Wise counsel. It will be done.
Dobra. Skupmy magię, zobaczmy, czy się uda w ogóle. Jeden. Punkt, dobra. Trudno. Już tu się, kurde, porusza. Dobra, wchodzimy. Gdzieś tu. Jak chcecie ziemię, to macie. To jest taki wybuch delikatny, ale... Ale... Ciach. Dobra. No. Tu nie podejdę, tu nie podejdę. Chodźcie tu. Wspomóżcie tam. Okej. Przybył nasz przyjaciel. Tu mam nadzieję, że wychodzimy stąd. Bo tam są, kurde, włócznicy. Wychodźcie z tej strony. Coś tu się dzieje ciekawego w ogóle? Tu też jest, kurde. Dobra. Tu mamy działa. Działa może tam. Wbiegnijmy tu. Dobra, to zniszczone, włazić. Dobrze, tu. Dobra, ty się na chwilę, Borys, odejdź. Bo on ma konia w ogóle, nie? I dlatego z dzidami to jest takie słabe połączenie. Polećmy trochę. Chodź. Przydasz się. Stoję za jakąś osłoną tę. Battle. Tu powinniśmy ich rozgromić, okej. Okay. Dobra, nasi... Tu. Chyba tyle, nie? Nie mam czarów marów, kurde. To jest jakaś tragedia. No dobra. No bo pewne zwycięstwo. Nie widzę tego inaczej. Dobrze, że tam, kurde, w sumie Borys wjechał. To na paru łuczników, kurcze, dziabnęliśmy, ale to ogólnie ładnie. 40, 50. No, wszyscy walczyli, kurde, nikt nie ten. Nikt nie siedział gdzieś na dupie z tyłu. Nie zbijał bąków. Jak to się mówi.
No tutaj troszkę dostaliśmy, wydaje mi się, to była kwestia. Też nie, to mogło być brak uzupełnienia jeszcze wcześniejszy. Dobra. Przyjmujemy to. Myślę, że nie będziemy. Chociaż. Wiecie co, zróbmy grabież i okupację. No niestety. Smutek. Hełm święty Stegadonas Itzy. Spoko to jest, sługa. Mamy prowincję zabezpieczoną, git. To sobie naprawimy, no ale właśnie, chciałem tutaj między innymi... Produkcja ziół leczniczych, produkcja elfich ozdób, stosunki dyplomatyczne z leśnymi elfami, spaczenie minus 5, spoko. Tylko bez sensu to jest, że mamy stosunki dyplomatyczne, skoro przejęliśmy ich, kurde, drzewo. Więc jakby... No nie bardzo rozumiem. Dobra, zróbmy tak. Helmut. Co mogę z tobą zrobić? Helmut miałeś zostać tu na górze. Chociaż w tym momencie... Nie wiem, czy nie będziesz, kurde, bardziej po lewej stronie. Tu gdzieś. 20 poziom. Także mamy nieśmiertelność. Tyle dobrze. Blizny weterana, awanturnicy. To mamy. Imperialnej artylerii nie mamy. Siłę od ręki, utrzymać pozycję, tak. To jest pasywka. Chyba nie, to nie jest pasywka, ale no lepsza. Tu mamy. Tarcze wiary, bastiony wiary, ferwory zawziętości. Weź se ferwor. I ty, mój miły 10 poziom. No. Dobra, czy ty masz jakieś bronie, zbroje? No właśnie. Dostępne. Smoczy ząb, czarny kostur, arkana, to jest broń, glewia lodowego, obrona zwarcia dla kogoś. Chociaż to jest bardziej dla atakującego. Smoczy ząb, lokalna prowincja, magiczne. Nie, to dla jakiegoś elektora, kurde. Ale możesz sobie wziąć ten. Talizman, spoko. Broń w razie W. I zaklęty przedmiot. No dobra, w sumie można. Jak będziesz miał później jakiegoś Pegaza, tak, to będziesz mógł być z przodu od razu pierdyknąć burzę ognistą i uciec. Miejmy nadzieję. Dobrze, Daniel, właśnie. A tu mamy w ogóle Fritza. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? W sumie wiesz co? Chodź. Bo ty masz blokadę armii, z tego co wiem. Tak, masz blokadę armii. Super. To nie będziemy cię na razie wyrzucać. Ty, mój miły, chodź na dół też. Się przydasz w ramach walki z, kurde, z zieloskórymi. Ty, mój miły, jesteś tu. Tylko wiesz co? Chodź tu. Bo tu jest minus 20 w ogóle. Tu jest minus 29, super. Po co? Plądrowanie. Dobra, zostawimy im to. Niech mają. Czysty drugi poziom. Prędkość weź sobie ostateczną i tyle. Jakaś taka armia tak się mało wydaje, nie? No ale dobra. No i kurczę, kochani, w tej turze wisienka na torcie. Baltazar, atakuj. Pewne zwycięstwo. Go. Mam nadzieję, że ta armia, kurde, znaczy te armie przetrwają, ponieważ są potrzebne do walki z zielonoskórymi na południu. I myślę, że tam faktycznie zaczniemy działać. Ja, znaczy, poniżej tych gór szarych nie będę chciał żadnych osad brać dla siebie. Oddamy je krasnoludom po prostu, żeby miały siłę wstrzymywać tam. No i zobaczymy, kurczę, bo osada jest naprawdę dużo warta, jeżeli chodzi o te stosunki, powiedzmy, nie? Tam jak... Mamy minus 5 na przykład do tam traktatu jakiegoś, nie? Także faktycznie osada to jest chyba z 15 nawet. To zależy oczywiście od osady, nie? Ale mniej więcej tak mi się coś kojarzy, więc można by coś tam wyciągnąć. Blad. Są nowe w ogóle rysunki chyba. Nie wiem, czy mam moda do tego. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No dobra, come on. Już nie ucinam tego, bo... bo jesteśmy tu. Dobra. Tu. Myślę, że tu, standardowo. Co jest, kurde, z moim... No właśnie, tak jak mówiłem, z tym głosem będzie, kurde, problem, bo mam taki odkasływanie, więc wybaczcie od razu. Wybaczcie od razu, bo później już nie wybaczycie. Tu.
Będziemy strzelać gdzieś tam. Tutaj i tutaj. Dobra. Baltazary i inni, chodźcie tu. Poczekamy. Czy tu jest wejście? Nie, tu nie ma wejścia takiego tajemnego. Jest to wejście to samo. Dobra, kto tu będzie w ogóle? Markus. Dobrze, niech będzie Markus tam. Po tej stronie. Tylko właśnie, wiecie co? Faktycznie, zróbmy to, jeżeli to mogę zrobić po tej stronie też. Mogę. Git. Idźcie tam. Okej. Okay. No jest was sporo tu. Nie spieszę się. Ładnie. Pamiętamy, Baltazar ma kurde miliard tych czarów różnych. To jest grubowo straszno. I to też 8 sekund, cyk i myk. Właściwie wiecie co? Chodźcie tu. Ponieważ tak czy inaczej, potem będziemy tędy włazić. Oni nie mają tu strzeleckich żadnych jednostek. Chyba. No bo normalnie mają tam gdzieś kusznicy Sylwanii czy coś. Nazywają. Tam jak sytuacja wygląda. 15 sekund. I za chwilkę znowu trzeba będzie się rozczapierzyć. Jak to mówię. Jeżeli chodzi o wojska. Nie chcę za dużo czarów wiatrów magii stąd zabierać. Są nasi. Może to wygramy po prostu tak o. Zwyczajnie. Standardowo. Dobra. Właśnie nie wiem, czy tu się kurde chować. Może to być dobry pomysł. Tu już się budują jak zwykle. Te dwie jednostki tu. Znaczy jedna dokładnie tu. Druga. Po tamtej stronie się chyba nic nie dzieje złego. Jak widzę, nikt nie dostaje obrażeń, tylko schodzą nam te. Wiesz co, chodź tu. Bo się bardziej przydasz. Nie wiem, gdzie wy idziecie w ogóle. Dobra, idźcie tu. Konnica. Jedna, druga. Ta konnica przejdzie dołem, nie? Dołem i tędy. To jest zniszczone. No, idźcie tam. Wywróćcie w ogóle, bo tak bez sensu trochę tu stoicie. Chodźcie nawet tu. Żeby kogoś zatrzymać, coś tu porobić, nie? Shields up!
Jedzie, kurde, niesamowita ta. No właśnie, mam nadzieję. Nie mam pojęcia, czy ją dziabniemy. Prędkość atak, kurde, coś. Au. Ktoś do mnie mocno strzela. Oż ty kurde. A się patrzę, co się dzieje tutaj. Wy nie macie już kurde tego. Nowego. Dawaj, 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 dobra. To jest spoko, że tamta luka jest tam. Jeżeli faktycznie, kurde, można. Znaczy, no, powinno to być w sumie, kurczę, bardziej tak. Znaczy, no dobra. Jak jest tam luka, no może być tam jakimiś kanałami, coś, którędyś. Dobrze, że przetrwali, kurde, na czas. Ja tak patrzę właśnie, że coś im, kurde, tutaj schodzi zdrowie, coś jest nie tak. A tam, kurde, po prostu przyleciał ten skurczybyk. No, ten Wargeist. Nie, to nie Wargeist jest, to jest strachulec, ale on się kurde jakoś. Skrzydlaty masz karą. Nie, no tutaj było ok, wszystko. Dobra. 14 tysięcy, pierścień mamy Karsztajnu, słuchajcie. Czas leczenia ran minus 3. Obrony w zwarciu plus 5, magiczna ochrona 20. Pierścień Karsztajnu, który nam daje odporność na obrażenia plus 60. Dobra. Kupujemy. Mega. Tempo uzupełnienia strat plus 3. O, i mamy kurde, dobra. Dla Baltazara mamy to. Nie wiem, czy inni kurde nie walczyli też. Dobra, ty mój miły. No właśnie. Weź sobie pierścień Karsztajnów w Halberichcie. Zaklęty przedmiot dla ciebie jakiś. Nie. Arkana. Frelny efekt minus 75, osłona z czaszek, może być w sumie. Dobra, standard 2, uczeń czarodzieja, skryba, ok, palasz węgla, spoko, zasięg kampanii, git. O, tych pomocników mamy trochę, zobaczmy w dostępnych. Chorągiew z mroku, słuchajcie. Odporność fizyczna i obierzy świat, to może być spoko. Dziurę obozową mamy chyba. Nie, mamy guślarza. Właściwie, czy ja mam guślarza? Nie mam guślarza. Ty mój miły, weź sobie guślarza. Koszt wermunku, dziura obozowa, to spoko. Weź sobie zasięg.
A zabawiacza też se weź. No i to jest tyle. Handlarza. Ok. Handluj z tym. Baltazar, kurde, mega. O, i teraz mamy ostateczną transmutację, 2 punkty, to nawet się nie zastanawiam w tym, to jest po prostu mega. No dobra, weź uziemienie. Tutaj transmutację łowiu. Można by, ale ostateczna transmutacja to jest najlepszy czar. Dobra. Chociaż... Ty masz Pegaza, weź sobie osłonę. I ochronne ostrze. I git! I teraz... Bo to jest nasze już, ale... Nie podejdziemy nigdzie. W tym momencie, ale potrzebowałem. Dobra, mamy 5000. I zamek Tempelhof. Co wy macie? No dobra, to może być, to może być. To możecie wrzucić. Chociaż tu mamy to. To wywalimy. Pieniążek weźmy. To wrzućmy. I git. Dobra, i wydaje mi się, że tu z Eshen też możemy zacząć działać. To jest produkcja wina, kontrola plus 3. I Schwarzhafen. Nie wiem, czy to jest puste. Wydaje mi się, że to jest puste. Dobra. Nie wiem, czy ktoś sobie tu poradzi. Wydaje mi się, że tak, więc... Być może Baltazara faktycznie puścimy w następnej turze tu. A reszta pójdzie mocno na dół. Bo ty masz magii akurat sporo. 49 poziom w ogóle. Trzymać pozycję, błogosławieństwo, parujące ostrze, mistrz ostrza, potężny cios. Nagły atak masz. Bo będziemy mieć jeszcze jeden punkt. Więc bym w sumie wziął tu punkt jeden. Tu mamy osłonę Sigmara być może, chociaż nie, ty masz opłacone żadnego konia. Logistykę już nie potrzebujemy, to mamy. Siła pocisków, moździerzy. Będziemy mieć więcej artylerii? Nie mam pojęcia. Na razie zostawmy to może. I weźmy tę osłonę Sigmara. Nie, ty nie potrzebowałeś. Może tu po prostu, bo to będzie dla wszystkich, nie tylko dla tych doświadczonych jednostek, 7+. Dobra, tu będzie rana dwa razy i git. No i powoli, kurde, to spoko. Dobra, siedźmy tu. Ty, mój miły, masz też 2 punkty. Korpus Rajtaru weź. I zbiórkę. Ty mój miły 9 poziom, więc mobilność dla ciebie. Myślę, że magiczne posiłki i przeszywające pociski. Kolejny punkt przydzielony u Borysa. Imperialnego gryfa masz. Osłona Sigmara. To by było dobre. Tylko ty masz problem tu, bo tutaj jest w miarę. Tak, zbiórka, siły od ręki i tak dalej, więc... Zróbmy coś takiego. Krew ziemi, ciało w kamień, fajnie, magiczne pociski, odrodzenie trzeba będzie wziąć, bo po to wzięliśmy w ogóle tego. Tę armię. No i Borys pójdzie na południe, tylko właśnie nie wiem, prawdopodobnie gdzieś tu pomagać. Z Mauslią. Bo tu mamy w sumie 3 armie, nie? Tak, no 3,5. 5, 6. Z Karlem, nie? Ale Markus pójdzie na górę. Baltazar pójdzie tu. Alberich z Koncem oraz z Eberichem. Z Ebenem, przepraszam. Tutaj to będą te 3 armie, czy tam 2,5. No tak mówię, pół, ale to jest wiadomo. 3/4 tej armii. I chyba tyle. No. Przejęliśmy w lada bez rozlewu krwi specjalnego. Mamy dostępne zarządzenie. Git jest plus 9. Myślę, że im szybciej to spaczenie spadnie, tym lepiej. W Needling. To spaczenie spada. Dobra, wiecie co? Weźmy rozwój powoli i inne rzeczy.
Tu mamy też rozwój. I okej. I tu. Tu spaczenia nie ma. Myślę, że weźmiemy rozwój. Może kontrolę. Bo to jest minus 30, podbój tylko następna tura, czyli będzie plus 10, ale dlatego, że jesteśmy tu. Dobra, weźmy plus 4 na razie kontrolę. I tyle. 60 zł zostało. Zobaczmy, co się wydarzy. Obrońcy, obrońcy. Plany Muldery, no. Tych trzeba będzie pokonać. Co tam? Z kim ty masz wojnę? Wiesz co? Nie. Bo i tak nam tutaj nic nie zrobią, a zawsze będziemy mieć jakieś pozytywne nastawienie. No. Trzech tylko ich tam było. A spróbujemy to jakoś rozegrać. Zobaczymy jeszcze jak. Bo oni tu se walczą. Niech se walczą. Nie wiem, czy tutaj kurde w tych górach, skoro mamy już przejąć je. Czy po prostu nie... Znaczy oni siedzą na dupie, nie? Tak jak tamci. Mniej więcej. Gdzieś tam wyskakiwali na chwilę, ale... Siedzieli w tych swoich drzewach. Czy na drzewach. Dobra. Fajnie, fajnie. I to też była frakcja leśnych elfów. Twórczy umysł dla Borysa. Kosz budowy dla minus wszystkich budynków. Dobra. Minus 7. Git. Zatrzymujesz misję. Przeprowadź skuteczną próbę zabójstwa należącej do wrogów tej frakcji. Do klanu Mulder można by. I tarczę zguby. Moment, moment. Szansa na zablokowanie ostrzału plus 24. Git. Dobra. Gdzie jest mój niesamowity... Gdzie ty poszedłeś? O tu. Idziesz zabójstwować kogoś. Jeszcze nie wiem kogo, ale na kogoś na pewno. 74%. Come on. Go. Dobra, Borys. Czy jak stąd wyjdziemy, to się coś tu wydarzy. Jest minus 4. Mimo tego, że mamy to zarządzenie już. No to mamy. Zastanawiam się, czy tego po prostu nie dać, bo... Chociaż moment. Będzie niestabilność prowincji. Dobra, to za 4 tury będzie ok. To nie. To szkoda pieniędzy na to. Dobra, no to w pieniądze pójdziemy standardowo. Helmut. Czy ktoś płynie do nas tutaj? Nie. Ale wiesz co? W sumie mógłbyś tam zacząć działać. Żeby ich, kurde, odwrócić uwagę tutaj. Mamy 19 jednostek. Moment, moment. Czemu mamy 19 jednostek? Kawalerię mamy, tych mamy, tych mamy. Strzelców mamy, tych mamy. No tutaj artyleria by się jedna przydała, ale nie wiem, kurde, która. No masz 4 tury. No dwie jeszcze bym poczekał, nie? Dobra. To pójdź tu. Chyba, że są jakieś specjalne jednostki, o których nie wiem. Czołg parowy, gniew imperatora. Mhm. Sporo tego mamy tutaj. Tu będą za jedną turę kolejni. Tu będą, już są w sensie. Tu za jedną turę, tutaj za 12 niestety, ale trochę tych jednostek mamy, okej. Okay. No właśnie nie wiem, komu czołg bym dał. W sumie Baltazarowi, on ma tam jakieś plusy do czołgów. Co, dobra, weź sobie tych. Dobra, 7000 mamy przychodu. Borys, ty miałeś iść na południe. Albo tam w ogóle gdzieś. Zaraz zobaczymy. Natomiast tu... w Ubersrejku. Tu jest jedna tura, zaraz będziemy mieć ciekawe rzeczy. Natomiast tu. Karakinorny i inne.
No. Dwa 400. Dobra. I teraz. Dojdziemy tu. Czy my będziemy się tutaj bronić jakoś? Bo tutaj mają. Eben, ty nie masz pewnie tego, nie? Tak zwanego... Ty w ogóle nic nie masz. Co ty? Kurde, moment. Ale chciałem na góry atak zobaczyć, ale na pewno nie masz. Dobra. Bo broń masz, krwawnik, tak? Kurde, siła broni. Przychody zdobywanych po bitwie, kontrola plus 5, a tak zaczął. Wiesz co, ten będzie lepszy. Możesz mieć arkana. Wzmocnienie wiatrów, no dobra. Talizman możesz mieć, odporność na magię, git, chyba żeby tę wziąć, talizman. Pancerz, git. Zaklęty przedmiot i nie masz, dobra. No i tutaj pomocników jakichś. Rągi w zmroku myślę, że możesz mieć, robozową spoko, guślarza. Tak, chociaż skryba jest lepsza niż ten guślarz, niż ten posłaniec. Oto mamy plus 8. Kamerdyner, git. Strażnik. Włóczęga, zasięg wzroku. Może być zasięg wzroku całkiem niezły. Ciura bozowa, spoko. Chociaż ty masz leczenie ran. Nie masz nieśmiertelności. Nie wiem, czy jest sens. Członek. A, weź sobie sztandar. W sumie. Spoko. No i teraz. Kto dojdzie gdzie? Albericht. Chyba, żeby tutaj po prostu jakoś... Baltazar idzie na pewno na dół. Ty, mój miły... Pytanie, moment. Czy Baltazar jesteś w stanie dotknąć ich tu? Jesteś. To za chwilkę zobaczymy. Czyli w takim układzie, Markus, możesz przejść już na górę. I tu się zacząć uzupełniać. W takim układzie Karl nie jest potrzebny na południu. Idziemy od razu tu na górę. Danielu. Bo tu mamy na pełnym... Arengrad. No właśnie, nie wiem. Prawdopodobnie do Zawastry podejdziemy. Nie. Przepraszam bardzo. Wróć. Wróć jeszcze raz. Dla ciebie mam Witewo. Okej. W zamian chcę trochę pieniędzy. Widzicie, że 16 jest, nie? Aż za zmianę osady. Nawet bez tego 17, no. Dlatego mówiłem, żeby na dole po prostu poprzejmować osady i przekazywać krasnoludom, będzie git. O ile tam nie mamy żadnych rzeczy. Dobra, no to macie, kurde, ten kawałek. Wolfsgrad macie, git. To. No to pilno otchłoń, kurde. Zamek Aleksandro, no to tam, kurde, nie tego, no. Nie utrzymali tego po prostu. Dobra. Natomiast tu, Baltazar. Pewne zwycięstwo, bo tu jest Gustave. Pewne zwycięstwo małe, ale rozgrajmy sobie już tak na koniec, że tak powiem, tę bitwę. No i będziemy, trzeba będzie pomyśleć, kurde, nad tymi orkami, co tam są. Bo cztery armie tam przyszły, no może nie pełne, ale nie wiem, czy tam łanie ma jakiegoś, więc to może być problem. Ale myślę, że jak orków tutaj odpędzimy, w tym momencie będzie w miarę prosto. Po przepędzeniu orków sobie tam tą armię tego... tę niepełną. Mota! Tu. 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 Baltazar w ogóle może tam być. Git. Mota. Dobra, skupmy magię. I słyszę, że zaczynają się, kurde, odwierty w mieszkaniu obok. Tylko, że na razie w miarę ciche. W sumie.
się rozpierzchli. Mamy srebrne kule, mamy. Co to leci skąd? No come on! Dobra, ten zabity, przynajmniej. No nie komentuję nic, bo kurde, trzeba po prostu strzelać i zabijać. Z halbardami, dawaj, dawaj, dawaj. Takiego poklikania trochę było, jak widzieliście, ale dlatego musiałem się skupić, bo jakbym mówił i kurde klikał szybko, to bym nie ogarnął, ale tak to było, widać wszystko. Mniej więcej o co chodzi. No, 23, kurde. Ale ta, no, ci kurde z tymi na hipogryfach. Tak, są hipogryfy? Czy pół, nie, bo to jest demigryfs, nie? Demi, czyli pół? Nie wiem, ale no... To jest fajna akcja. Jak wy się nazywacie? Rycerze półgryfa, no. Mamy opończe, git, trochę pieniędzy. Oni, kurde, żyją dalej. Bo to jest tak, że, kurde, tu były bitwy. I oni się mogą zregenerować, nie? Bo mają taką umiejętność, ale to nie szkodzi. Chociaż momento, nie zrobię takiej akcji. Oni, kurde, tutaj wejdą w ten. A, niedobrze. Kurde. No. Bo u Baltazara będę chciał też mieć. Chociaż momento, momento, momento. Nie, to mamy w sumie. Nie, potężny cios u ciebie.
No mogę wejść w ten tryb, ewentualnie tu. Troszeczkę dostajemy, ale myślę, że nie powinno być źle. No i kochani, tu. Można by zebrać się tą armią tu. Ewentualnie... No nie. Bo oni się wszyscy, kurde, widzicie, wspierają. No może nie wszyscy. No nie, ale... No mógłbym wejść tu. Oni chyba od razu mnie nie zaatakują. Miejmy nadzieję. Zresztą Eben jest i tak nieśmiertelny. Jest śmiertelny. To co teraz? Bo tu mamy... Raz, dwa, trzy... Trzy armie, ewentualnie Baltazar, ale to są... Tak, raz, dwa, trzy, no. Aj, kurde, nie wiem. Ty się poruszyłeś tak, ty się poruszyłeś tak, bo się tutaj zwerbowałeś. No właśnie, tu jesteśmy. Bo mógłbym wejść... No, Averheim ma mury, nie? Ale... No właśnie. Grenstadt na dole. Nie mogę. Krainy zgromadzenia. No mógłbym wyjść stąd ewentualnie. Żebyś, kurde, nie ten. No nie. Żebyśmy mogli ewentualnie uciec. Ty w tym trybie. Dojdziesz tu nawet. Chodź tu. Tak? Jesteśmy w ten? Jesteśmy. Można by zrobić coś takiego i próbować ewentualnie tu. No i ty, mój miły, musiałbyś się schować. Tak mi się wydaje. 70%. Tylko kurde, wiesz co? Za daleko poszedłem jak zwykle. No, jak uciekniesz, to cię nie powinni złapać, więc zobaczymy. I potem prawdopodobnie te trzy armie tutaj spróbujemy coś poeliminować. Może będzie jedna wielka, ultra wielka bitwa. Natomiast my tam robimy porządek, tu robimy porządek. Borys idzie tu, być może zawinie, jakby się coś działo dziwnego. 4000 mamy. Dokładnie, mury trzeba zacząć robić, bo inaczej będzie słabo. Tutaj robimy jeszcze 4. Dwie tury do końca. I już. Dobra, kochani, na tym sobie zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Myślałem, że faktycznie Sylwanie sobie w tym odcinku zakończymy, ale nie szkodzi, bo najważniejszą bitwę rozegraliśmy. Zamek Tempelhof został przejęty. Drakenhof razem z kopalnią złota będzie w następnej, może nie turze, ale... Ty. Dobra, idź tam, żebyś mi tego nie przejął. To jest ważne dla mnie. Tak, spaczenie minus 2, 33 i rośnie. No dobra. Tu mamy, to mamy. Można by, kurczę, ewentualnie... No bo tutaj zrobić też werbunek chciałbym. W razie czego. Bo Schwarzhafen jest z zamekiem. No. Zobaczymy, jak to pójdzie. Kochani, póki co tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pa, pa.